Proszę Państwa, chyba coraz wyraźniej widzimy, że świat staje się coraz bardziej zwariowany. Dzisiejsza podana przed chwilą wiadomość mnie zupełnie zaskoczyła i zadziwiła. Otóż radni frakcji zielonych w Strasburgu zażądali wręcz, żeby szczury i pluskwy udać za współbiesiadników, współgospodarzy nieomalże, nieomalże współobywateli miasta, no i odpowiednio ich szanować. Na pewno to rozwiną jeszcze na wszy, muchy i inne insekty i tym podobne. Proszę Państwa, a co oni udają głupi, że nie wiedzą, że szczury, pluskwy, wszy, etc. roznoszą wiele chorób, czy są po prostu pośrednikami. Tutaj była wielka afera o nietoperze w Wuhan. Prawda, że przyczyniły się trzy owoce morza do wywołania pandemii. A tutaj będziemy pielęgnować pluskwy, wszy, szczury, etc. Na pewno nie będzie wolno ich nie tylko zabijać, ale wręcz tępić, truć i tak dalej. No to za chwilę prowadzimy do jakiejś nowej superpandemii. Czyżby o to tym pseudoekologom chodziło? No proszę Państwa, świat jest naprawdę zwariowany. I ciekawe, co jeszcze ci różni dla mnie troszkę nienormalni ekolodzy czy pseudoekolodzy są w stanie wymyśleć. Może jeszcze niech wezmą, teraz uznają za współobywateli, współbiesiadników, współmieszkańców właśnie SARS-CoV-2 i różne inne choroby, nawet ten nipach, co nam grozi, odrę, ospę, nawet czarną i tak dalej. No to przecież do czego to doprowadzi? Chyba że komuś chodzi o całkowite zniszczenie rodzaju ludzkiego i ogłupienie totalne ludzi. No nie sądzę, żeby to tak łatwo przeszło, przynajmniej w wielu miejscach, no ale widać, że szaleństwa i pomysły są tak zaskakujące i dziwne, że właściwie w tej chwili wszystkiego się można spodziewać. Ja bym proponował, żeby przede wszystkim tym radnym i tym zielonym zaaplikować właśnie pluskwy, wszy, szczury. Niech one u nich mieszkają, a resztę miasta oczyścić. Bo przecież w ten sposób, jak oni kombinują, to dojdziemy do totalnej paranoi. Więc módlmy się i sprzeciwiajmy takim głupim pomysłom, bo przecież za chwilę to COVID będzie nam królował i wszelkie niebezpieczeństwa i robactwo, etc. Więc tylko rozsądek, protesty przeciwko głupocie i wielka modlitwa jest konieczna. Amen, amen, amen.